Za moimi plecami rozciąga się widok na kościelisko. Obok leży Zakopane. Moja kolebka, można by rzec. Wiele wspomnień, rodzina, przywiązanie do tradycji regionu. Od wieków podstawowym materiałem budowlanym było tutaj drewno. Z drewna budowano domy, w drewnie rzeźbiono. Z drewna też wykonywano niezwykłe instrumenty, z których brzmiała piękna muzyka. Ze względu na swoje właściwości i łatwość obróbki, przez stulecia drewno było środkiem niezastąpionym, co widzicie na przykładzie za moimi plecami. Niestety wraz z rozwojem technologii i środków transportu było wypierane przez tworzywa sztuczne i innego rodzaju materiały budowlane. Traciło na znaczeniu. Drewno pozostało jednak w powszechnym użyciu, zarówno jako materiał podstawowy, jak i materiał pomocniczy, wykorzystywany w innego rodzaju konstrukcjach. Mało tego, mamy coraz więcej nowych pomysłów, jak drewno wykorzystywać. Ten temat interesuje mnie szczególnie nie tylko jako wielkiego miłośnika drewna, ale przede wszystkim jako architekta. Jasiek, spotykamy się dzisiaj, bo jesteś architektem, który w swojej pracy stara się łączyć nowoczesne rozwiązania architektoniczne z tradycyjnym budownictwem góralskim, budownictwem drewnianym. W jaki sposób to robisz? Jaki masz w ogóle pomysł na to? To jest dom, który no, może tak nie wygląda, ale właśnie nawiązuje do tradycji lokalnego budownictwa wsi podhalańskich. Zostało tutaj użyte drewno na suficie modrzewiowe, które z tego okapu, też tak charakterystycznego przecież elementu dla naszej architektury, one przenika gdzieś tam do środka, do wnętrza. Detal tutaj jest uproszczony oczywiście do minimum, ale też taka była idea naszych pradziadków, jak budowali swoje chałupy, zanim weszła ta rewolucja Witkiewicza. Został stworzony styl zakopiański, więc ja raczej w swojej pracy się odwołuję do tego budownictwa prymitywnego, gdzie ten detal był bardziej oszczędny. Powiedz mi, Jasiek, bo widzę, że tu to drewno jest użyte na okapie. Ten okap oczywiście siłą rzeczy jest narażony na zmienne warunki atmosferyczne. Czy właściwie się nie bał, że to będzie nietrwałe, że to drewno, z tym drewnem się coś tu stanie? No, z tym się nic nie stanie, poza tym, że go trochę, można powiedzieć, nabierze takiej szlachetności. I pamiętajmy o tym, że drewno jest tak wdzięcznym materiałem, że możemy je łatwo przywrócić do stanu, który jest pierwotny. Ja też jestem daleki od tego, żeby iść tą drogą, bo wolę, jak czas jest na tym drewnie opisany. A powiedz mi, to, co jest na tym tarasie, tu też jest w jakiś sposób drewno wykorzystane do produkcji tych paneli tarasowych. Tak, bardzo ciekawa technologia, ponieważ jest to konglomerat, gdzie w sumie w większości materiałem jest naturalne drewno. On się nie nagrzewa, nie wygina, jest trwalszy. To wszystko jest bardzo fajnie uzasadnione, co się dzieje w tym domu, że to drewno jest wykorzystywane, jeżeli spojrzymy na krajobraz, bo jednak tego lasu i tych drzew tu wokół jest bardzo dużo. Drewno przeżywa renesans. Nawet jest używane dziś do konstrukcji budynków wielkopowierzchniowych. Też jest już jakby mądrzejsze to pozyskiwanie tego drewna. Mamy do niego dostęp, możemy robić pewne rzeczy z drewna z recyklingu. To jest tak wdzięczny materiał, że ten czas na nim widać. To jest najwspanialsze. Postarzane naturalnie przez światło, przez temperaturę, przez wiatr, przez wodę. Drewno ma jeszcze większy urok. Piękniejszy urok, tak. Jasiek, bardzo ci dziękuję za to, że pokazałeś nam ten piękny dom, piękny projekt. No cóż, moi drodzy, jak widzicie, można łączyć tradycję z nowoczesnością, a tym czynnikiem, który łączy te dwa światy, jest po prostu drewno. Cześć, Michał. Witaj, Krystynie. Wracam właśnie z pięknego, nowoczesnego domu, w którym użyte jest drewno i mam do ciebie kilka pytań.
proszę. Po pierwsze, chodzi mi o wątpliwości związane z łatwopalnością drewna. No, w dzisiejszych czasach, kiedy mamy tyle nowinek technologicznych, to nie tylko impregnaty przeciwko ogniowi, które zabezpieczają drewno przed płomieniami, ale również sama obróbka i przygotowanie tego drewna. Przecież gdy mamy je przygotowane na gładziutko, no to takie drewno, jeśli by nawet było poddane działaniowi ognia, to bardzo wolno się rozpala. Dodatkowo, gdy ono zaczyna się z wierzchu palić i powstaje taka czarna warstwa, prawda? Dodatkowo izoluje wnikanie tego ciepła wewnątrz. A co najważniejsze, jakby już na nieszczęście doszło do pożaru, no, takie konstrukcje z drewna, jak mamy tutaj, bardzo długo zachowują stabilność, tak? Tam nie ma nic, co się może stopić. No, w ostateczności pozwala uciec wszystkim mieszkańcom, zanim będzie już takie totalne zagrożenie życia. A powiedz, co z energooszczędnością takiego domu z izolacją? Co tu dużo mówić? Wyobraź sobie, jakbyś się położył na podłodze z płytek ceramicznych czy podłodze jakiejś stalowej, a podłodze drewnianej, tak? Czujemy od razu, że jest nam na drewnianej cieplej. Drewno jest dobrym izolatorem. No, można budować z jednego kawałka drewna ściany bez dodatkowej izolacji. A co myślisz o przyszłości budownictwa drewnianego? Przyszłość widzę w łączeniu drewna z innymi surowcami, z innymi materiałami, a dodatkowo w ogóle w formach łączenia tego drewna na różny sposób. Dzięki temu i otrzymujemy większą wytrzymałość, odporność i możliwość wykorzystania w różnej formie. Bardzo Ci dziękuję. Moi kochani Państwo, cóż, myślę, że każdy z nas powinien przemyśleć, czy nie warto po prostu budować domu z drewna. Tak wiele możliwości stoi przed budownictwem drewnianym. Imponujące. Nie zapominajmy jednak o tym, co już wynalezione. Te stare, tradycyjne metody wciąż spełniają nasze oczekiwania. Ja osobiście czekam na kolejne nowinki w dziedzinie architektury drewnianej. A Ty masz jakie doświadczenia związane z nowoczesnym wykorzystywaniem drewna? Od czasu wymyślenia domku na drzewie wpadliśmy jeszcze na parę pomysłów. Podziel się nimi z nami w komentarzach pod filmem.